sposób. Jest jedno z wiesz. A ja? Teraz jest cała podróżna. Będzie to możliwość tego momentu właściwego. Niezwykłe wydarzenie miało miejsce w szkole podstawowej nr 1 w Olsztynie. Otóż starą, czarną, węglową kotłownię zamieniono na czystą, obsługiwaną wręcz białymi rękawiczkami kotłownię ekologiczną, gazową. To przedsięwzięcie udało się dzięki zaangażowaniu Urzędu Miasta i Gminy w Olsztynie, Rady Rodziców, sponsorów oraz Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, której przewodzi prezes pani Janina Kwapisiewicz. Nie dość, że jest to ogrzewanie oszczędne, ekologiczne, to jeszcze w pełni zautomatyzowane, gdyż specjalne oprogramowanie nie tylko dokładnie reguluje temperaturę, ale jeszcze prowadzi dwa obiegi w budynku szkolnym i w sali gimnastycznej. Uruchamiając piec, dyrektor szkoły pan Zdzisław Janowicz podziękował wykonawcom, to znaczy firmie Macintosh, zakładowi instalacyjnemu pana Łukaszewskiego oraz pani Guś-Jańskiej, która wykonała darmowy projekt. Pani Janina Kwapisiewicz powiadomiła nas o przewidywanym projekcie wymiany pieca w szkole podstawowej nr 3. Miejmy nadzieję, że ten dymiący moloch na naszym osiedlu wkrótce straci rację bytu. Pomieszczenia. Jedno z nich zostanie przygotowane i zawarto.